Już w najbliższą sobotę, 10 września, UKS Piast Poprawa rozegra inauguracyjny mecz w pierwszej lidze. Wyjazdowym przeciwnikiem Ostrzeszowian będzie KU AZS Politechnika 2 Rzeszów. Gospodarze już wcześniej zapowiedzieli, że w swoim składzie wystawią zawodników z pierwszego zespołu, który występuje w Lotto Super Lidze. Pewnie jest jakaś niepewność w nas związana z tym występem w pierwszej lidze, bo zdajemy sobie sprawę, do jak trudnej grupy trafiliśmy i jak wymagające mecze będą przed nami. Natomiast bojowo jesteśmy nastawieni i myślę, że w każdym meczu będziemy walczyć ambitnie o każdą piłeczkę. To jest najważniejsze. Myślę, że będą mecze, w których będziemy wygrywać. Będą remisy, będą porażki, ale generalnie zależy nam na tym, żeby utrzymać się w tej pierwszej lidze. To jako cel stawiamy sobie w tym sezonie. Przyszło do nas dwójka zawodników. Łukasz Nadolski, który występował w ostatnim sezonie w KTS-ie Gliwice i Grzegorz Adamiak, który występował w drużynie z Bielsko-Białej. I tak jak było wcześniej powiedziane, odszedł od nas Radek Malinowski. Wynikało to jak gdyby z jego chęci gry regularnej w jakiejś drużynie. Wiedział, że u nas będzie ciężko o te regularne starty, dlatego postanowił, że w przyszłym sezonie będzie występował Wiktorii Jelcz-Laskowice. To jest druga liga dolnośląska i myślę, że tam będzie liderem swojego zespołu. W oddalonym o 450 km Rzeszowie nie zabraknie wiernych kibiców UKS-u Piast. Na pewno będziemy chcieli, żeby ta nasza ławka wrzała, żeby chłopacy czuli ten doping, żeby byli zmotywowani, no i walczyli o każdy punkt. Wiedzieli, że nawet jak się jedna akcja nie uda, to będzie następna i zawsze będzie ta szansa i możliwość wygranej. Pozostałe mecze sezonu również zapowiadają się ciekawie. No na pewno emocji będzie sporo, będzie wiele osób, które między innymi grały w MKTS Trasko, ponieważ w Gliwicach będzie reprezentował Gliwice będzie Jarosław Tomicki, który wcześniej reprezentował MKTS Trasko, więc na pewno będzie to spore wydarzenie dla osób, które pamiętają te lata. I serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, bo na pewno będą to wspaniałe emocje. Terminarz UKS-u Piast na to półrocze jest bardzo napięty. Oprócz meczów ligowych pierwszej i drugiej drużyny w planie jest również wiele startów młodzieży. Już 1 października odbędą się drugie otwarte Mistrzostwa Ostrzeszowa w tenisie stołowym. Przewidziano też wiele innych atrakcji dla kibiców. Mamy też plan, aby sprowadzić serwis challenge na każdym naszym meczu, czyli kibice będą mogli się zmierzyć z naszymi zawodnikami, spróbować odebrać ich serwis. Jeżeli im się to uda, to wygrają 100 zł, także myślę, że dosyć atrakcyjna nagroda i zawsze po meczach ligowych będziemy zostawiać dla wszystkich naszych kibiców stoły do dyspozycji, aby mogli oni spróbować swoich sił i między sobą pograć. Początek spotkania w Rzeszowie zaplanowano na godzinę 16. UKS Piast przekazał już swoim fanom znakomitą wiadomość. Na profilu facebookowym klubu dostępna będzie transmisja live z tego historycznego wydarzenia. Z kolei tydzień później, 17 września, do Ostrzeszowa przyjedzie GMKS Strzelec Frysztak. Ten mecz również odbędzie się o 16.00.